Mamy daną funkcję wymierną f, w liczniku mamy trójmian x kwadrat plus 2x minus 48, a w mianowniku nieznany wielomian g od x. No i naszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie, który z poniższych wykresów może być wykresem funkcji f. Przy czym możemy tutaj wybrać tylko jeden, co jest pewnym ułatwieniem. Dobrze, czyli co? Ponieważ nie znamy mianownika, mianownik mówi nam o dziedzinie funkcji f, prawda? Mianownik o dziedzinie funkcji wymiernej, to znaczy dziedziną funkcji wymiernej są wszystkie te liczby, gdzie mianownik się nie zeruje. No, ale ponieważ nie mamy mianownika, więc nie wiemy tutaj, prawda, gdzie mogą być asymptoty tej funkcji. Natomiast znamy licznik. No, licznik z kolei mówi nam o ewentualnych zerach funkcji f. Wobec tego spróbujmy zobaczyć, gdzie się zeruje licznik i być może na tej podstawie przypiszemy odpowiedni wykres do naszej funkcji. Czyli zera licznika, to znaczy rozwiązania równania kwadratowego x kwadrat plus 2x minus 48 równe 0. No to co, liczymy deltę. Delta jest 4 plus 4 razy 48. To jest co? 4 razy 49. 4 razy 40 to jest 160, 196. Wobec tego pierwiastek z delty, to ja pamiętam, to jest 14. No. Wobec tego nasze miejsca zerowe, znaczy ewentualne miejsca zerowe naszej funkcji, a na pewno miejsca zerowe licznika, to będzie co? Minus 2 plus 14 przez 2, to jest co? 12 przez 2, czyli 6, i minus 2 minus 14 przez 2, czyli minus 8. No dobrze, czyli nasz licznik zeruje się w dwóch punktach, 6 i minus 8. No i patrzymy teraz, który z tych wykresów ma zera w punkcie 6 i minus 8. No, patrzymy na wykres A. No, wygląda, że on ma zero w punkcie 6, natomiast nie ma zera w punkcie minus 8, a ma zero w punkcie minus 5. No, to możemy go wykluczyć, dlatego że no, nasza funkcja może mieć zera wyłącznie w punktach 6 i minus 8. Skoro ta funkcja ma 0 w punkcie minus 5, na pewno nie jest to wykres naszej funkcji. To możemy skreślić. Popatrzmy na wykres B. On znowuż wygląda na to, że ma 0 w punkcie 6 i wygląda, że ma 0 również w punkcie tutaj, gdzieś 3. No ale podobnie, nasza funkcja nie ma zera w punkcie 3, więc ten wykres również możemy skreślić. Popatrzmy dalej. Mamy punkt C. No, punkt C też ma 0 w punkcie 6. Funkcja ma 0 w punkcie 6. Ma asymptotę w punkcie 4 i co? I usuwalną nieciągłość, prawda, w punkcie minus 8. No, nie jest to jasne. Prawda? Ma tylko jedno 0. No, w każdym razie nie ma dwóch 0. Ma 0 w punkcie 6. No i minus 8 nie jest w dziedzinie. Popatrzmy jeszcze na funkcję, na wykres w D. No, to ma 0 w punkcie 5. No to od razu możemy wykluczyć. Czyli wobec tego jedynym możliwym wykresem, który nam pozostał po wykluczeniu 3, jest wykres C. I w zasadzie, no, skoro jeden ma być prawdziwy, to na pewno to będzie wykres C. Ale teraz zobaczmy jeszcze, że jednak funkcja z wykresu C nie ma dwóch miejsc zerowych. No więc jak to się może zdarzyć, że mimo tego, że licznik się zeruje w dwóch punktach, to nasza funkcja nie ma zer w dwóch punktach. Ano, jedyną możliwością jest to, że wtedy mianownik się również zeruje w jednym z tych punktów. No więc pomyślmy, czyli nasza funkcja f, może napiszę ją w postaci iloczynowej, to jest co? Licznik to jest x plus 8 razy x minus 6 podzielić przez g od x. No i co? I teraz żadna z tych funkcji nie ma zer w punkcie minus 8, natomiast no, może się zdarzyć, prawda, że w punkcie że minus 8 nie będzie w dziedzinie, dlatego że funkcja g właśnie w punkcie minus 8 się zeruje. Czyli jeżeli nasza f na przykład by wyglądała tak, x plus 8, x minus 6 przez x plus 8 na przykład, a tu by było x kwadrat plus 3, prawda, to ta nasza funkcja, punkt minus 8, nie jest w dziedzinie tej funkcji, wobec tego w
punkcie minus 8 ta funkcja nie byłaby określona, zatem nie miałaby zera, a z drugiej strony w każdym punkcie poza punktem minus 8, no to moglibyśmy to skrócić, prawda? I wtedy to, co nam zostaje, to jest funkcja, która jest doskonale określona w punkcie minus 8, czyli wtedy ten punkt w punkcie minus 8, nasza funkcja miałaby granicę, czyli to byłby taki, tak jak tutaj, usuwalny punkt nieciągłości. Prawda? Ta funkcja chciałaby mieć wartość w punkcie minus 8, no ale jednak nie ma, dlatego że jeżeli z definicji funkcja wymierna, dziedziną funkcji wymiernej są wszystkie liczby, gdzie mianownik się nie zeruje. Wobec tego, jeżeli mianownik byłby zerem w punkcie minus 8, to mielibyśmy właśnie taką sytuację jak tutaj, że w punkcie minus 8 mamy usuwalną nieciągłość, to się nazywa. To znaczy sam punkt minus 8 nie jest w dziedzinie, ale funkcja ma granicę skończoną w punkcie minus 8. Teraz inny przykład, przypadek, który mógłby się zdarzyć, to że funkcja g, mianownik, miałby czynnik x plus 8 do kwadratu. Na przykład w punkcie, no właśnie, byłoby x plus 8 do kwadratu, no i razy na przykład x plus 3, tak? No to teraz co? Jedno x plus 8 się skraca i teraz zostaje nam x minus 6 przez x plus 8 razy x minus plus 3. I teraz ta funkcja, również punkt minus 8 nie jest w dziedzinie, ale teraz w punkcie minus 8 byłaby asymptota, prawda? Dlatego, że licznik już nie jest 0 w punkcie minus 8, a mianownik jest. Czyli wobec tego w takiej sytuacji funkcja wymierna ma asymptotę pionową w punkcie minus 8. No wreszcie mogłoby tak się zdarzyć, że jeżeli nasza funkcja g miałaby zera w dwóch punktach, zarówno w tym, jak i w tym, czyli mimo tego, że licznik byłby 0 w punkcie 6 i minus 8, to mogłoby się zdarzyć, że mianownik wygląda na przykład tak. No i wtedy nasza funkcja f byłaby, nie miałaby żadnego zera i byłaby po prostu 1 przez x minus 6, 1 przez x minus 6, ale z dziedziną x różne od minus 8. Prawda? Czyli w ogóle by nie miała miejsc zerowych. No dobrze, czyli no, o tym wszystkim moglibyśmy nie mówić, dlatego że taką metodą eliminacji wyrzuciliśmy wszystkie wykresy z wyjątkiem punktu C, więc jedyną możliwością jest punkt C, no ale dobrze jest zrozumieć, że tak się może zdarzyć właśnie, prawda? Jeżeli licznik się zeruje w punkcie, który jest poza dziedziną funkcji, no to nasza funkcja wymierna oczywiście nie ma zera w tym punkcie, mimo że licznik jest 0. Czyli wracamy tutaj, punkt C. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.